Dzień dobry Wrocław. Słuchajcie, zawsze się cieszę jak tu przyjeżdżam. Naprawdę uwierzcie. Słuchajcie. Powiedzcie mi, co rządzi światem? Co? Ja was nie widzę, bo mnie tu daje strasznie po oczach. Co rządzi światem? Władza. Władza, pieniądze, kasa. Dobra, to jak już wiecie co. To jak już wiecie co? To teraz pytanie brzmi: kto rządzi światem? <grywa> Tego pytania nie uznaję. Kto rządzi światem? Spekter. Spekter. Słuchajcie. Światem rządzi tak na dobrą sprawę sześć sióstr i jeden brat. Siostry, które rządzą naszym światem, Potrafią doprowadzić nas do najwyższego stanu ekstazy, potrafią doprowadzić do tego, że na łożu śmierci powiemy, że nasze życie było naprawdę szczęśliwe i udane. Ale te siostry mogą doprowadzić nas na skraj nienawiści, mogą doprowadzić nas do tego, że zamordujemy innego człowieka, niekoniecznie w afekcie. Te sześć sióstr targa nami przez, można powiedzieć, kilkadziesiąt lat naszego życia. I ten jeden brat również nami w taki sposób targa. I chciałbym Wam chwilkę na ten temat opowiedzieć. Pierwszą siostrą jest władza. Te siostry, to tak na dobrą sprawę nasze namiętności. Władza jest namiętnością, która w zasadzie ją idealizujemy w takim kontekście, że powinna być po prostu dla nas, dla wszystkich. Powinna być prosta, powinna być sprawna. Powinna być honorowa, powinna mieć swoją godność, powinna mieć określone wartości. Czy ta władza współcześnie w taki sposób wygląda? Możemy polemizować, dlatego że politycy w wielu krajach uznawani są za jedną z najgorzej postrzeganych warstw społecznych. Z jednej strony Mamy pewien idealizm, że oni powinni być godni, powinni być sprawni, a z drugiej strony, jak to się mówi, szara rzeczywistość skrzeczy. Tą pewną apoteozą tejże władzy jest Guy Fawkes, który istniał naprawdę, który rzeczywiście chciał wysadzić parlament. Była to historia, w której postanowił wspólnie z grupą ludzi dokonać tak zwanego zamachu prochowego i wysadzić. W powietrze dosłownie brytyjski parlament. Chciano posadzić na tronie kobietę, która była, która była przepraszam, katoliczką, a walka um, trwała o, pomiędzy katolikami a protestantami. Ten zamach mu się nie udał. Został osądzony i został prawie stracony. To jego stracenie miało polegać na tym, że najpierw zostanie powieszony. Później zostaną mu wyplute wnętrzności, a na koniec zostanie podświartowany. Nie dane mu było dostąpić tego zaszczytu. W ostatniej chwili, tuż przed egzekucją, zeskoczył z szubienicy, popełnił samobójstwo. Tą historię doskonale sparafrazowano w filmie i w komiksie Wujak Wendeta, który pewnie wielu z Was kojarzy. Natomiast ta namiętność władzy, wyrażona. W masce Gaja Foxa mówi wyraźnie: walczcie o to, żeby władza, którą w zasadzie w demokracji wszyscy wybierają, była godna, była honorowa, była sprawna i żeby była po prostu dla nas. Kolejną namiętnością, z którą pewnie, jeżeli wszyscy są mniej lub bardziej dorośli, gdzieś tam może o niej myślą, jest oczywiście seks. Ta namiętność. Potrafi doprowadzać do ekstazy, ale również potrafi doprowadzać do zbrodni. Doskonałą metaforą tej wartości, tej namiętności jest Michalina Wisłocka, która o seksie, można powiedzieć, wiedziała wszystko, która w ciekawym filmie, mam nadzieję, że nie zabrzmi to jak, to jak reklama, ale polecam, byłem, pokazuje jedną prawdę o seksie. Pokazuje... To, że przede wszystkim w tym obszarze wartością cenną jest kobieta. Dlatego, że mężczyźni często opierają się według prostego schematu. Mężczyzna funkcjonuje tak jak ten pilot w obszarze jedzenia i w obszarze seksu. Podobno to mu wystarcza. Pilot sterujący kobietą, jeżeli tak to możemy nazwać, jest troszkę bardziej skomplikowany. Dlatego, jeżeli już chcecie znać moje zdanie z perspektywy 27 lat stażu małżeńskiego, zadbajcie o swoje kobiety, panowie. Kolejną namiętnością są pieniądze. Tutaj te pieniądze często padały w kontekście tym, co nami jak gdyby rządzi. Natomiast chciałbym wam pod tym względem zwrócić uwagę na Jedną rzecz. Po pierwsze, rzeczywiście pieniądze stały się w naszych czasach czymś istotnym, ale to, co często pokazują startupy, niekoniecznie czymś takim, co je nakręca, co powoduje, że pieniądze stają się dla nich główną wartością. Startupy myślą, przynajmniej współczesne, moim zdaniem troszkę inaczej. Natomiast tą, tym obrazem pieniądza jest ten pan kojarzycie z jakiego filmu? Wilk z Wall Street, tak? Ja używam tutaj często takiego porównania, że można zarabiać pieniądze albo trzepać kasę. Jak myślicie, on zarabiał pieniądze czy trzepał kasę? Trzepał kasę. Dokładnie tak. Wykorzystał metody socjotechniczne do tego, żeby po prostu oszukiwać ludzi. Taka jest prawda, tak? I w zasadzie w tym obszarze, którym się zajmuję, czyli. W rynkologii e, można wykorzystywać różnego rodzaju narzędzia i do tego, i, to, i do tego. Tak? można trzepać kasę i można zarabiać pieniądze używając różnego rodzaju formu wywierania wpływu, nie mylcie to z manipulacją. Życzę wszystkim, żeby zarabiali pieniądze, a nie trzepali kasę. E, dlatego, że to naprawdę daje w życiu o wiele większą Radość i to, co pamiętam, cytuję często Manuel Jadraque, który był szefem Deziguala, który zawsze mówił, miejcie fan z zarabiania pieniędzy i róbcie po prostu zarabiajcie pieniądze dla fanu. Kolejną namiętnością jest religia. Oczywiście możemy polemizować. Są wierzący, są niewierzący, są wierzący mniej, są wierzący inaczej. Ja czasami lubię takie sformułowanie, które się chyba urodziło podczas I wojny światowej, że w okopach e, nie ma niewierzących, mówiąc krótko. Natomiast metaforą dla tej namiętności jest taki film, poznajecie? Tak? Adwokat diabła. Adwokat Diabła jest o tyle interesującym filmem, ponieważ on pokazuje pewną, pewien dualizm. Diabeł mówi: Słuchaj, Bóg obserwuje cię przez całe twoje życie i rzuca ci pod kłody różne wyzwania, i mówi: Słuchaj, masz wybór. Możesz stanąć po czarnej stronie mocy, możesz stanąć po białej stronie mocy. Tak na dobrą sprawę, Bóg. Ale również i szatan, bo skoro ktoś zakłada, że Bóg istnieje, no to również istnieje i szatan, zakłada, że my, posiadając tą swoją wolną wolę, potrafimy dokonać wyboru i za te wybory w jakimś tam zakresie zostaniemy ocenieni. Dzisiaj ta namiętność religii jest o tyle moim zdaniem istotna, że ona wpływa na bardzo duże grupy społeczne. Wpływa na to, jak zachowują się arabscy fundamentaliści, wpływa na to, w jaki sposób my myślimy o świecie, czy podejmujemy określone decyzje. Nie możemy mówić, że religia jest nieważna, dlatego ta namiętność jest tak konstruktywna w kontekście pewnych wartości, które powinna przekazywać. Kolejną namiętnością jest miłość. My z racji tego, że no dzisiaj jest dzień walentego, tą miłość najczęściej postrzegamy w wymiarze szczęścia w wymiarze spełnienia, w wymiarze wspólnego bycia z inną osobą, jest to czymś więcej niż powiedzenie słowa „ kocham cię, mówi się, że kochanie jest pewną fazą zauroczenia, a miłość jest pewnym rozwinięciem jak gdyby tego stanu. Ale to nie jest jedyny obszar miłości. Czy poznajecie te dwie osoby? Film Harry, Harry Potter. Tak, ale kto to jest? Lily i Snape. Miłość niespełniona. Miłość, w której najgorszą rzeczą, jaką on może usłyszeć od niej, jest zdanie zostańmy przyjaciółmi. Sytuacja, w której jeśli będą tymi przyjaciółmi przez całe swoje życie, ten, który kocha, będzie przez całe życie cierpiał, dlatego że nigdy jego miłość nie uzna tego określonego spełnienia. Tak? Miłość nieszczęśliwa zawsze powtarzam, jest warta, dlatego że tej drugiej osobie, która nie kocha. Powinna szanować tą osobę, która kocha. Jeżeli ktoś jest z Was zakochany, a wy w nim nie, to szanujcie to. Kolejną namiętnością, ostatnią, jest nasza pasja. Pasja, która dzisiaj napędza bardzo wielu ludzi, którzy korzystając z możliwości technologicznych, chcą na przykład zbawiać świat. Kiedyś te możliwości nie były realne. Nie było serwisów crowdfundingowych, nie było internetu, nie można było nagłośnić, rozreklamować, jak to niektórzy mówią, swojej pasji. Nie można było za bardzo pozyskać z wolnego rynku pieniędzy, na przykład na realizację jakiegoś projektu. Dzisiaj jest to możliwe. I taką apoteozą, można powiedzieć, tej pasji jest nie wiem czy skojarzycie Leonardo DiCaprio z tego filmu, awiator, awiator, który historia e, człowieka pasjonata, który najpierw stworzył genialny film na temat lotnictwa, na temat walk powietrznych, natomiast później zaczął Howard Hughes zaczął e, projektować największy samolot, największy hydro. hydro Płatowiec, tak to można było powiedzieć, na świecie. I w końcu udało mu się to zrobić. Natomiast ten multimiliarder przypłacił to swoim zdrowiem psychicznym i ta jego pasja w pewnym momencie stała się jego obsesją. To jest też pewnego rodzaju ostrzeżenie dla wszystkich, którzy ulegają namiętności pasji, że to. Może rów, można również stanąć po białej albo po ciemnej stronie, po ciemnej stronie mocy. Dlatego tymi wszystkimi namiętnościami, może nie tyle steruje, ale wpływa na nie nasz rozum. Oczekujemy, że nas, nasz rozum będzie chłodny, będzie analityczny, będzie po, po, potrafił przewidywać określone sytuacje, będzie może czasami nie tyle bezpośrednio sterował naszymi namiętnościami, ale gdzieś będzie zapalało się czerwone światełko, które będzie mówiło: uważaj, nie przekraczaj pewnych granic, uważaj, kontroluj to, co robisz. Tak, na dobrą sprawę, współgranie tych sześciu sióstr i tego jednego brata, to jest w zasadzie tak jak taka zintegrowana orkiestra, która powinna tak grać, żeby nie było tam fałszywej nuty. My tej orkiestry. Tej wspaniałej gry naszych namiętności i rozumu w zasadzie uczymy się przez całe życie. Staramy się, żeby u schyłku naszego życia ta orkiestra zamieniła się w nasze życiowe doświadczenie, w nasz bagaż, który będziemy przekazywali naszym bliskim, naszym dzieciom czy naszym wdukom. Ten, ta orkiestra będzie tym czymś, co być może po nas zostanie. Kiedy już nas nie będzie na tym świecie. W przypadku rozumu jest jedna rzecz niestety kluczowa. Nasz rozum może być zaczadzony. Nasz rozum poprzez tak zwaną postprawdę dzisiaj, jedno z modniejszych słów ostatniego roku, a może ulegać zafałszowaniu. Gdzieś tam w ten nasz mózg może być wtłaczany dym. W który, którym nie będziemy w stanie oddzielić, jak to się mówi, prawdy od fałszu. Nasz, to zaczadzenie naszego mózgu to jest obszar manipulacji, to jest obszar propagandy, obszar tego wszystkiego, z czym mamy do, do czynienia na co dzień. Jeżeli chcecie zorientować się organoleptycznie, w jaki sposób funkcjonuje rozum bez namiętności albo namiętności bez rozumu, Weźcie sobie butelkę bardzo dobrego wina, nalejcie sobie porządny kieliszek, zatkajcie nos i wypijcie. Ten smak, którego nie poczujecie, to są właśnie nasze namiętności. Mówiąc krótko, rozum nie istnieje bez namiętności, natomiast również namiętności nie istnieją bez naszego rozumu. Stajemy się tym, co oglądamy, czego słuchamy, czy to co czytamy. To wszystko, co nas otacza w wymiarze informacyjnym i również w wymiarze e, postprawdy, ma na nas bezpośredni wpływ. To wszystko wpływa na to, w jaki sposób będziemy kierowali się naszymi sześcioma namiętnościami. E, konkludując już troszkę, po pierwsze. Starajcie się naprawdę kochać rozum, macie go tylko jeden. Starajcie się dbać o to, żeby ten jeden rozum rzeczywiście był w stanie świadomie kontrolować wasze namiętności. Kochajcie, dbajcie o swoje namiętności, macie ich aż sześć. Tak? Przewaga namiętności do rozumu, jak łatwo sprawdzić, to jest sześć do jednego. Tak? One zawsze mogą próbować. Ten wasz rozum zakrzyczeć. Pozytywne namiętności budują świat. Starajcie się w swoim życiu nie tracić tego. Nie zwracać uwagi na rzeczy, które bezproduktywnie zajmują czas, są pustymi kaloriami dla mózgu. Szukajcie takich rzeczy, które naprawdę są dla tego mózgu czy dla waszych namiętności wartościowe. Jak to zrobić? Zamiast hejtować, lepiej docenić. Zamiast 24 godziny na dobę kłócić się z kimś na Facebooku, skupcie się na tych treściach, w których może rzeczywiście warto pochwalić. Zamiast krzyczeć na kogoś w kłótni, która też jest rozładowaniem, może czasami pewnych emocji, przytulcie. Zamiast uderzyć kogoś, pocałujcie go. Podziękujcie, przeproście, poproście. Trzy proste słowa, trzy proste wartości, które wynikają już z bajek Ezopa. Czy ja słyszałem dzwonek? Słuchajcie, Słuchajcie dawajcie się ponieść pozytywnym namiętnościom, którymi rzeczywiście kieruje wasz rozum. Tak? I na zakończenie. Kojarzycie ten film? Piękny, piękny umysł. umysł. To jest piękny umysł, w którym są dwie wspaniałe sceny. Pierwsza scena to jest, kiedy profesorowie uniwersytetu kładą na, biurka, na biurko profesora nasza swoje własne pióra, wyrażając mu szacunek. Coś, co dla naukowca na przykład jest naprawdę wyzwaniem. I druga piękna scena, kiedy profesor nasz. Odbierając nagrodę Nobla, dziękuję za to, że przy, boku, przy jego boku przez tyle lat wśród tych wielu problemów była jedna droga osoba. Ja korzystając z okazji, ponieważ dzisiaj są walentynki, pozwolę sobie na odrobinę prywaty. Nie mogę być dzisiaj ze swoją żoną, dlatego z tego miejsca, w tym miejscu jesteście świadkami. Dziękuję jej za to, że dzięki niej jestem w tym miejscu i dzięki niej jestem tym, kim jestem. Dziękuję Ci, kochanie. I dziękuję Wam za uwagę.